Cześć, ja jestem Polibus. Dzisiaj zagramy sobie jedną strzałówkę w Neuroshima. Ja jestem mistrzem gry dzisiaj. Grają ze mną Futu. Futu, przedstaw swoją kartę postaci. No więc tak, nazywam się Emily Victoria Williams. Pochodzę z nietwy zasranej interny. I te interes... Pieszmij się. Cecha z pochodzenia to wszechstronność do kwadratu Dr. Queen. Specjalizacja technik, profesja spec i cecha z pochodzenia wykształcenie. Cecha z profesji. Z profesji. Dobra, dalej gra z nami Rudy, który jest niemową. Przepraszamy, niestety nie może się odzywać. Znaczy moja postać jest niemową. Ale... Tak, tak. Natomiast nazywa się Richard Joseph Williams i zbieżność nazwisk nie jest przypadkowy, albowiem wraz z Futu wcielamy się w małżeństwo. Pochodzę z posterunku. Cecha z pochodzenia Moloch, coś o nim słyszałem. Z specjalizacji jestem wojownikiem, zabójcą maszyn. Znam słaby punkt każdej maszyny. No i dodatkowo jestem oczywiście niemową. Dlatego nie będziecie słyszeć, jak mówię, ale będziecie słyszeć, jak deklaruję. Okej. Dalej gra z nami Bolek Stanek. Hej, wołają na mnie Mordimer, pochodzę z pustyni. Jestem szamanem. Co więcej? Mam swojego towarzysza Jastrzębia o imieniu Eleonor. Okej. I gra ze mną jeszcze TheWojtek.pl. Tak, imię moje to Mordekaj, z pochodzenia jest Detroit. Cechą z pochodzenia jest Jeśli maszynik to ruszy, specjalizacja cwaniak, profesja wojownik autostrady i cecha z profesji drzwi w drzwi. Okej. Rozumiem, macie jakieś pojazdy do poruszania się, czy ty rpacie na piechotę? Tak, ja mam motocykl. Motocyklem. Motocykl. Okej. No jedzie. Czyli ogólnie gangerami. Jesteście ekipą gangerów, czy po prostu tak się zgraliście, że każdy ma motor? Ja po prostu ja lubię motor. No sorry, po pustyni nie da się inaczej. No chyba, że masz kłada. Albo jakąś porządną brykę. Na Jastrzębiu nie będę podróżował. Ale Jastrząb akurat z wami teraz nie jedzie, bo Jastrząb pojechał załatwić swoje sprawy w Federacji Apalachów. On leci, co ty? Tak, tak, bo poleciał do Federacji Apalachów. A wy w tym momencie zmierzacie po takich przechadzkach. Przechadzaliście się po całych Stanach i jedziecie sobie w stronę Detroit. Jak tak jedziecie? Rzuć sobie ktoś na wypatrywanie, proszę. A jak to się wrzuca? 3K20. Obojętnie kto. Kto jest tam jedzie na 13 i 2, no zdałem bez problemu. Dobra, jak zdałeś bez problemu, widzisz tak w smugach takiego, wiesz, piachu przez pustynię, jedziecie przez pustynię ogólnie, nie? I w piachu widzisz kobietę machającą rękami. Coś robicie? Robicie jestem coś? Jestem za uratowaniem tej kobiety. Podjeżdżam niej. Tak, ja też. Tak. Skoro podjeżdżacie do niej bliżej, ona krzyczy pomocy. Słyszycie, jak krzyczy pomocy i widzicie człowieka przewróconego na motorze, który leży na poboczu. Podjeżdżam do tego mężczyzny. Człowiek. Ona tam krzyczy w panice. Proszę pomocy, mój mąż spadł z motoru, mi się nic nie stało, mój mąż przeleciał przez kierownicę i spoglądacie na tego człowieka? Tak, tak. Spoglądam na tego. I widzicie, że w tym facecie w brzuchu ma wbitą kierownicę. Po prostu mu się kierownica wbiła w brzuch. Poglądam na swoją koleżankę, która jest zdolnym medykiem. Będzie w stanie coś poradzić. Ja też będę mógł coś pić, ponieważ mam w medycynie na pierwszym levelu, więc zawsze coś mogę pomóc. Futu ma 4 w medycynie. No podchodzę do tego gościa, co ma tą kierownicę w brzuchu. Ja podjeżdżam do tej... Proszę, dobra, czekaj.
Robimy po kolei. Najpierw Futu, później Rudy, później Bolek, na końcu The Wojtek. Dobra. No a więc podchodzę do tego faceta z tą kierownicą i po prostu badam w jakim stanie się znajduje, czy mocno krytycznym, czy mniej. To jest stan bardzo krytyczny, już widzisz pełno krwi wkoło tego człowieka. Niestety już ten człowiek nie kontaktuje i zemdlał. To zabieram się do roboty i go ratuję. No to rzuć sobie cholernie trudny na medycynę. Dla mnie to będzie najwyżej trudny. 6, 8, 17. Zdała. O fuck, zdałaś. Dobra, ale wiesz, to jednak jest bardzo ciężka rana, w końcu facet ma kierownicę w brzuchu. Ta kobieta tak patrzy się na twoje ręce i nie wie co powiedzieć, jest zdumiona twoimi zdolnościami. Że tak potrafisz opatrzyć człowieka i pyta się, skąd się tego nauczyłaś? Dziękuję, że pomogłaś mojemu mężowi, może w końcu wyzdrowieje. Niech pani lepiej odejdzie i nie przeszkadza. Ona tak, wiesz, składa ręce i wiesz, tak twarz do rąk i zaczyna płakać, nie? I siada tam gdzieś z boku na kamieniu. Spoglądam z uczuciem na moją małą pieskatkę. Okej. Okay. Ale to udało mi się go odratować? No tak, ale no niby tam wiesz, jakoś się tam przebudza lekko, nie? Ale dalej to jest bardzo ciężki stan, nie? A pozostała grupa co robi, Rudy? No po tym jak podałem żonie torbę lekarską, no niespecjalnie mam co robić, tak? Bolek? Podchodzę do tej kobiety i zadaję pytanie, czy coś jej nie dolega, nie ma ran. Nie, ale mój mąż tam leży, on jest bardzo ciężko ranny, to spadliśmy z drogi, to pomóżcie mu. Ależ mogę opatrzyć pani drobne rany. Koleżanka już się zajmuje, panie mężu. O, mi nic, pomóżcie mojemu mężowi. Ona mówi, że wpadli do rowu, tak? Znaczy, że samochód, znaczy czy no, na pobocze. Nie widzicie nic takiego, że jakiś śladów wypadku. Ale ona mówi, że jakimś pojazdem to się stało, a ja nie widzę w pobliżu żadnego pojazdu? No nie, nie widzisz. No motor? To jest podejrzane. Tak mówię, że jest. No, to znaczy facet ma kierownicę od motocyklu w brzuchu, nie? To znaczy miał, dopóki go Futu nie opatrzyło. A motora też nie widzę żadnego, tak, oprócz naszych. Oprócz waszych i tego, który ma wbity w brzuch, to nie. Mam motor czy kierownicę? Dobra, to macham. To znaczy, ma motor... To znaczy, no wiesz, ma po prostu kierownicę od motoru wbitą w brzuch. Tylko wiesz, ten motor jest tak przekręcony akurat, że nie wiesz, czy ona go wydostała po prostu spod tego motoru, czy ten motor akurat tak się ułożył, że nie leżał na tym facecie, tylko kierownica była na nim, nie? Także mój małżonek mówi do mnie, że nie widzi samochodu ani motora? Znaczy nie mówi, tylko miga do ciebie. Miga, przekazuje. A ja mu odpowiadam, to może być podejrzane, także lepiej sprawdź to. Podczas gdy ja bym się ślady. Czy są w pobliżu jakieś ślady pojazdu, który tu był? No wiesz, na pustyni raczej nie zobaczysz nic, tak. Widać tam jakieś ślady, ale nie widzisz, żeby były jakiekolwiek ślady hamowania, widzisz tylko poślizg tego motoru. Dobra, jak ten motor zjeżdżał po prostu, nie? Ma w brzuchu kierownicę od motoru, a ja nigdzie motoru nie widzę? Ten motor leży koło niego. Kierownicę on miał w brzuchu, a motor leżał z boku. Dobra, mniejsza z tym. Nie, że ta kierownica jest wyrwana z motoru, tylko wiesz, tak po prostu ten motor się ustawił, że nie leżał na tym facecie. No w takim razie, skoro, że tak powiem, kierownica została już z niego wyciągnięta, będę sprawdzał technicznie motor, czy jestem w stanie ustalić przyczynę wypadku. Mam mechanikę na 2. No to dobra, rzuć sobie trudny. Myślę, że zdałem.
No, sprawdzę to. Trudny mam poniżej 14. Mam 12. No, to zdałeś. Nie widzisz nic takiego, żeby coś się stało. Widzisz tam tylko jakieś, że... Wiesz, po prostu tak jakieś ślady, nie że po zderzeniu, tylko po wywrotce, nie? Facet się wyłożył na motorze i tam, wiesz, jakieś stłuczenia albo coś, ale to jest zazwyczaj standardowo w tych czasach, nie? Że jakieś ubicia są na motorze, że lakieru nie ma, że porysowany jest cały motor. Ogólnie normalne ślady użytkowania, jak na tamte czasy. Mam do żony. Okej. Okay. I co teraz? Ja mój małżonek informuje mnie, że nie widzi nic podejrzanego. No ja mu odpowiadam, żeby może podszedł do tej... Richardzie może podejść do tej kobiety i zapytać się nią o dokładne, o dokładny przebieg wydarzeń. Ej, co się śmiejecie, bo to jest niefajne, bo wy do siebie piszecie, a ja tego nie widzę. Nie chodzi o to. Teraz uprawniło najmniejszego fejla. Kumasz jej deklarację? Ona kazała mi podejść i pogadać z kimś. O szlak. Więc może to było w ramach żartu. Taki... Nie, ty w tym momencie, człowieku, robisz takiego poker face'a i tak... Taki wkurzony jesteś strasznie na nią. Ona mi posłyszy takie... Rzuć sobie, człowieku, czy jej przypadkiem nie lutniesz. Nie, no to akurat też dużo. Jesteśmy małżeństwem od kilku lat, wiesz, jeżeli kobieta wyciągnie ci z gardła kawał metalu i ocali... No rozumiem, rozumiem. Puszczasz jej drugi żart. Cóż za ironia. Fuck. Największy. Dobra. Jeszcze było popełnić. Ta kobieta tak wyjrzała z między palców na was i tak zaczęła jeszcze bardziej płakać. Zauważasz, że ten facet zaczyna się ruszać. Nikam. Co mi gasz? Tu? Ja ciebie też. Okej. Okay. Rudy, poproszę cię tylko jeszcze, żebyś mówił trochę głośniej, okej? Okay? Okej. Okay. Albo przybliżę mikro. My tak mam go blisko. Dobra, okej. Okay. To ta kobieta płacze, facet zaczyna się ruszać. Co robi teraz nasz łucznik AK Dawojtek Spel? Spokojnie podchodzę do kobiety i patrzę, co robi. No, kobieta ewidentnie siedzi na kamieniu i płacze. Cieszam taką kobietę. W jaki sposób pocieszasz tą kobietę? Ona cały czas się jęka, pomóżcie mojemu mężowi, nie? W ogóle jakieś szlochy. Tchu nie może złapać. Przez ten płacz nie może złapać tchu w ogóle. Jego zagrożenie jego życia się zmniejsza. Polibus, czy w pobliżu... Ty jesteś na pustyni, tak? Tak, jesteś na pustyni. Widzisz piach, oczywiście. Okay. A w pobliżu są jakieś całe tony piachu. Chwytam Mordekaja za ramię, pokazuję mu na piasek i palcem po piasku piszę przyczyna wypadek. Znak zapytania. Okej. Okay. Pytam się kobiety o przyczynę wypadku. No bo mój mąż jechał sobie, spokojnie jechaliśmy sobie na wycieczkę do Detroit i nagle nadjechał taki wielki samochód i nie zdążyliśmy zjechać. Rozumiem. I zaczęła jeszcze bardziej płakać. Nie wiem, ona już praktycznie płuca wypluwa, bo wiesz, nie może tchu złapać. Mówię Futu, aby przyjęła to... A jeszcze go złożyłam tego faceta? Tak, już go złożyłaś. No to podchodzę do tej kobiety i mówię, że... Mówię, nie ma co się zamartwiać, pani mąż. Myślę, że się wyślizgnie z tego. Tak się już ona tak nie pokaż, podchodzi, nie pada do twoich stóp i bardzo dziękuję. Po prostu pada do twoich stóp i ci dziękuję z całego serca i bierze twoją rękę i wciska ci papieryk i coś metalowego. No to ja oglądam, co to jest, nic nie odpowiadając.
Migam. Okej, migaj. Mój mąż mówi, bo ty tak lubisz mężów ludziom naprawiać. Hamstwo za hamstwo widzę tutaj leci. No oczywiście. Dobrze, a więc co robi postać Bolka? Czekaj. Podchodzę znowu do kobiety i zadaję jej pytanie. Proszę pani, musimy konkretnie pojazd. No taki wielki tir. I on jechał bardzo, bardzo szybko i musieliśmy zjechać. On w ogóle nie hamował, wręcz bardziej przyspieszył. I widzicie, że ta kobieta już się tak uspokaja po słowach waszej pani doktor. A gdzie on teraz jest? On leży dalej w tym, na poboczu. Ten pojazd. On pojechał, nie? Wiesz, tak jakby chciał ich rozjechać, ale wiesz. Ale nie wyszło. Tak. I w tym momencie kobieta zemdlała, niestety. Kobieta? To ona na pewno nie stała tutaj przez 5 minut na tym, więc może to być od słońca, może z tego strachu, nie wiecie, ze stresu może. Znajdę wiecie, na pustyni co jakieś długie kije? Słucham? Długie kije? Znajdę? No, możesz szukać zawsze. To poszukam, bo być może... Chociaż na pustkowiu jakieś... raczej ciężko będzie cokolwiek znaleźć. Drogi MG, czy dowiem się, co to był za przedmiot, który mi wręczyła ta kobieta? Owszem, dowiesz się, jest to kluczyk. Kluczyk. Taki mały kluczyk do skrytki pocztowej. To podchodzę do mojego małżonka i pokazuję mu, co mi wręczyła kobieta, a mianowicie ten klucz. Widzisz, że ten kluczyk, tam gdzie się go trzyma, nie? Nie te ząbki, tylko tam gdzie się go trzyma, on jest bardzo zdobiony. No, podchodzę do Richarda i pokazuję mu ten przedmiot tajemniczy. Zauważam coś podejrzanego w tym kluczu? Zwykły kluczyk do skrytki. Tylko, że jest bardzo ładny po prostu. Ma wygrawerowany jakiś numerek albo coś? Widzicie, ma wygrawerowane 72A. To pewnie kluczy do jakiejś skrytki. Albo czegoś. Sirius Sherlock? No co, głośno, nie mogę myśleć. Ale on okay. To powiedział. A. Ze 3 razy to powiedziałem, ale okej. Okay. Oj, dobra. Chyba ktoś to mnie nie słucha. Słucha. Chyba kogoś trzeba będzie zabić. Nie no, dobra. Co robi teraz... Ja mam takie pytanie, mogę mówić bez kolejki? No właśnie chciałem do ciebie przejść. Dobra. Więc mów. Także... mam pomysł, żeby... na któryś z motorów, pojechać do Detroit i sprawdzić tak ową skrzynkę 72A. Jest taki pomysł, że ta kobieta podczołgała się do swojego mężczyzny i płacze mu w pierś. Widzicie, że bardzo porusza tą raną. Odbiegam do niej. Nawet ona zemdlała i nawet nie wiecie kiedy wstała i po prostu przeczołgała się do tego faceta. Po prostu to nie było zemdlenie, tylko omdlenie. Podbiegam do niej i ją... mój małżonek się pyta, znaczy mówi mi, żebym się zapytała ją o najbliższe miejscowości, no ja podchodzę do niej i odciągam ją najpierw oczywiście, żeby nie zepsuła mojej pracy i się pytam, gdzie są... Napraw faceta. Nie ma to jak ta empatia, nie? Oj tam. I się pytam, gdzie tu są jakieś najbliższe miejscowości. No, my jechaliśmy do Detroit. A mijaliście coś... No, nie wiem. Ona tam coś jęka, nie rozumiesz w ogóle jej. Możesz powtórzyć? Kobieta strasznie jęka i jej nie rozumiesz. Co się dzieje, proszę pani? Żyje pani?
No, dalej jęka, zaczyna znowu płakać i widzisz, że ten facet coś odkrztusza krew. Tak słyszysz, że wiesz, obracasz się w ogóle do tego faceta, żeby to zobaczyć, czy nie? Bo słyszysz, że facet się po prostu krztusi, nie? Zostawiam ją i podbiegam do tego faceta i go jakoś tam ratuję. Naprawiasz. Ja tylko się podchodzę do kobiety i pytam się, skąd ja jest. No, ona tak płacze, że jej po prostu nie zrozumiesz już jej, nie? Za bardzo szlocha. Podbiegam do motocyklu i spuszczam benzynę. Jaki koleś? Przed chwilą, człowieku, ten facet miał kierownicę z tego motoru w brzuchu. Człowieku, mój już się to nie przyda, a nam możesz cię uratować. Ej, zostawiacie, człowieku, kobietę na środku pustyni? No. I jej umierającego męża? W tym momencie, czy ma przejechać gang motocyklowy i zacząć strzelać do wszystkiego, co się rusza? Nie. No. Ja już będę grzeczyć. No ale co? Dobra, to rzuć. Dobra, rzuć sobie na wypatrywanie, czy znajdziesz jakiś pusty pojemnik. Czyli które to? Trzy. No nie wiem, choćby wypatrywanie sobie rzuć, nie wiem, to będzie chyba najlepsze. 3K20. Ile ty masz w wypatrywaniu? Może nie mogę się odnaleźć na tej twojej karcie postaci. Wypatrywanie, cokolwiek masz? Masz, jeden. To był test, powiedzmy, trudny, bo to jest środek pustyni. No, niestety nie zdajesz. I nie znalazłeś nic, do czego mógłbyś spuścić benzynę. Chyba, że chcesz wymontować bak. Nie. Biorę tam majstrować i próbuję zerwać koła. Opony. Czy ma przejechać gang motocyklowy? Zadam jeszcze raz to pytanie. No sorry, ale to się nam przyda. Dobra, kobieta w tym momencie wstaje, zaczyna cię atakować, zaczyna cię bić pięściami, nie? Człowieku, ona się tak napaliła na ciebie, jakby to jakieś zombie było. Dobra, to ja... Zaczyna się sekwencja walki chyba, co? No to już pod bijatykę podpada. Mogę ją złapać za ramiona, potrząsnąć. Jak zdasz test... Jak bardzo trudny test dasz na zręczność i później na charakter, jak zdasz, to ją złapiesz. Wow. O, farcerz. Dobra, złapałeś ją, rzuciłeś ją na ziemię z powrotem. Ta kobieta się dalej wyrywa, człowieku. Te koła nam się przydadza. Dla słuchaczy to ja powiem, jakie tutaj były cheaterskie rzuty, to było 3-12-3, a w drugim było 1-3-9. Przycheatował konsolę, przycheatował Jawę. A ja pomagam temu facetowi? No to... Ja uważnie oglądam... Rzuć już sobie teraz tam. Jak Mordimer zrywa opony. Ale on przestał zrywać te opony, bo ta kobieta się na niego rzuciła z pozorami. Oj. 19-20-10. Ups. No to chyba facetowi nie pomogłeś, co? A mogę spróbować jeszcze raz? No tak chyba nie. Oj. No chyba tego mężczyznę niestety zabiłaś. Nie. Fu, to jak można kogoś zabić przy takich umiejętnościach? Fu, tu proszę cię. Ale to tak sam. On już wcześniej nie był stabilny? No, tak jakby miał kierownicę w brzuchu. Ale ona ją wyciągnęła. No właśnie, mu pomogłam i on tylko chyba zaczął wymiotować tą krwią i ja tylko tak mu pomogłam, więc... No, tak mu pomogłaś, że tak chyba mu zatkałaś coś tam w przełyku. Dobra. Chyba coś chciał wypluć, a ty mu to jeszcze bardziej przytegowałeś. To od... Podchodzę do małżonka i mówię, może lepiej idźmy stąd. Ja podchodzę do kobiety, agresywnie pytam się, po co, gdzie jechali.
ona się zamyka w sobie, po prostu przestała już walczyć z Bolkiem, załamała się psychicznie. Wiesz, już się nawet nie próbuje wyrywać, zamyka oczy i zaczyna płakać. Każe się jej mówić, tak? Tak. To rzuć sobie na perswazję. A ile? 3? 3K20? 3K20. To będzie jakoś trudne, bo ona już się poddała praktycznie. Ty masz coś w perswazji? W perswazji masz 1, to będzie trudny. No niestety nie zdałeś. A kurde. Co robi Bolek? Co robi postać Bolka? Podbiegam do kobiety. I się pytam, czy... Ale ty, człowieku, na niej leżałeś, to po co chcesz do niej podbiegać? Strasznie cię Bolek zrywa. Dobra, jestem przy niej. Czy mogę jej ulżyć? Mam pistolet. Nie. Ja do was podchodzę i mówię, dajcie jej spokój, jej mąż nie żyje. Ale to była wina tylko... A był bardzo krytyczny, że nie ona jak to usłyszała... O fakt, to są dopiero cheaterskie rzuty. 5, 1, 3. Przewaliła dorosłego mężczyznę. Człowieku, przewaliła 100-kilowego faceta. Jestem w stanie i rzuciła się na ciebie. Słucham? Jestem w stanie pomóc Mordimerowi? No jesteś, ale jesteś chyba przy tym facecie, tak? Koło swojej żony stoisz. A ja stałem koło tej kobiety, więc mogę mu chyba pomóc, nie? No, w sumie możesz. Jak przebijesz jej rzuty, to mu pomożesz. No to dobra, to rzucam 3K20. O, chyba niestety nie. Przepycha wszystkich i leci w stronę futu. Jaka głupia baba. Ja podnoszę ręce do góry. Spokojnie, mogę nic poradzić. Pani może w krytycznym stanie, czy... W locie. Ona podskoczyła w tym momencie i w locie cię pacła łapą i się przewracasz. Rzuć sobie na budowę, czy się przewrócisz. Ja zdeklarowałem, Polibus. Co zadeklarowałeś? Że zasłaniam własnym ciałem swoją żonę. Okej. To ona upada na ciebie. Rzuć sobie na budowę, czy się nie przewrócisz. Jaki? No, trudny, bo to jest człowieku wkurzone zombie praktycznie. Oj, chyba jednak nie. Ległeś na ziemię, pod jej ciężarem upadłeś. O, to jest, człowieku, taka mała osóbka. Nie wiadomo, jak ona to zrobiła. Ona jest tak wkurzona. Podniosła się, nawet nie otrzepując się. Widzicie, że spadając, złamała sobie rękę. Ręka jej lata jak szmata. Że tak brzydko to ujmę. Nadal się miota? Ty upadłeś na ziemię, a ona na ciebie. Ona staje ze złamaną ręką. Staram się przygwozić ją do ziemi, zanim stanie. Mhm. Po prostu wykonać obrót. I... Przebij jej rzuty w tym, to pogadamy. Ona rzuciła 4, 3, 14. 1, 11, 7. No dobra, niech ci będzie. Jak już opanuję, że tak powiem, będę przytrzymywał ją kolanami. Ja w tym czasie do niej podchodzę i się pytam. No i co teraz? Kto ci pomoże? Musisz z nami współpracować! Ona jak to usłyszała? Rzucam do żony. Czyli migając puszczasz ją, tak? Proponuję kobiecie... Nie, mówię, że na mój motor i żeby pojechali do Detroit, do najbliższego aż takiego profesjonalnego. Jej nawet psychiatra już nie pomoże po tym, co przeżyła. Wstaję z ziemi, podchodzę do niej, w międzyczasie wyjmuję swój pistolet, przeładowuję i zaczynam w nią celować. Pamiętaj, że na drodze tego leży ci jeszcze na niej twój przyjaciel. Ja zaczynam w nią celować. Ja nie strzelam. Ja podchodzę szybko do Mordimera i oznajmiam mu, przestań strzelać, ona jest załamana, dajmy jej chociaż szansę na poprawę. Kobieto, ona próbowała cię zabić.
Szamota się. Rudy, proszę, rzuć jeszcze raz na budowę. Przewala kolejnego 100-kilowego faceta. Nie wierzę w to. Jestem na to już za stary. Takim tekstem rzucasz? Migowym? Nie, bo leżę na ziemi. Okej. Okay. Ja również wyjmuję pistolet i zaczynam mierzyć w takową kobietę. Okej. Okay. Ona ma jakieś 5 metrów do futu. Dobra, zastrzelcie ją, zastrzelcie ją, zastrzelcie ją. Ją. I strzelam, o. Podcinam ją. No wiesz, teraz Rudy, jakoś nie zdążyłeś, bo byłeś w szoku, jak ona cię raczej przewróciła, bo wiesz, ty sobie myślisz, że już ci nic nie będzie, że ona nie da ci rady, jesteś w sumie większy od swojego towarzysza. Może pozwolę, żeby rzuć na bijatykę o tym zdecydował? No to rzuć na bijatykę. No a jeszcze strzelam, nie? Dobra. Mam na jeden, a zręczności mam 19. Ja dobra, strzelam, nie? Potyka się o twoje nogi, a ty sobie rzuć na strzelanie. Rzucam. Tym bardziej, że miał padać, także chyba mam utrudniony test. Jako cel w ruchu. Tak, utrudnienia do celu w ruchu. Pamiętaj, że ty leżysz na ziemi, ona leży na ziemi przy tobie. Teraz mówię, nie strzelaj, no, nie strzelaj. Strzeliłeś? Strzeliłeś, ale nie wiesz, czy trafisz ją, czy jego. A nie. Upsi. Co ty zrobiłeś? Robi się grubo. Dobra, zróbmy tak, że jak rzucisz mniej niż 15, znaczy 15 i więcej jak rzucisz, to trafiasz w jej męża. Rzucam. Nie. Ale jeden. Jeden. Jeden K20. Aha, jeden K20, dobra. Proszę. Dobra, trafiłeś w tą kobietę. Przysiemiej męki. Dobra, chowam pistolet. Ja również no mam radę. Wyciągam... Ej, jak jest? Skuciłeś jej męki, czy to jedno obrażenie lekkie? No to... Ale wiesz, ona już miała rękę złamaną, więc to jest... w tył głowy. To ona umarła, czy w końcu nie? Nie, ona po prostu... Nie, raczej. Czaj, rzucę jej na odporność na ból. No, ona to... Wiesz, szamota się, ale już nie z taką werwą jak przedtem. No wiesz, rękę już ma złamaną przez strzelony bok. Poliwus, chowam pistolet, wyciągam... Strasznie cię ścina, co wyciągasz? I uderzam ją tak centralnie w czaszkę. Trafię? No to... Rzucaj. Czy nie trafisz w piasek, czy ona nie uniknie? Nie no, ona to uniknęła spokojnie. Ja podchodzę do mojego motoru, wsiadam na niego, odpalam go i próbuję słucham. Babkę rozjechać. Chcę się przygwoździć ją do ziemi. Ona już leżała na ziemi, więc będzie ci łatwiej. Rzuć sobie kolejny raz na budowę, to będzie jakiś... To już będzie problematyczne, myślę. A nie mogę sobie rzucić na bijatykę, na zręczność? O, dobra. I migam do żony. No ale ty ją chyba rękami przytrzymujesz, co? Po prostu się na niej położyłem. Aha. Okej. Okay. No, co migasz? I sięgam po torbę lekarską, gdziekolwiek ona tam jest, i wyciągam chlorofrom. Znikam na pół godziny do podręcznika. Nie no, dobra, powiedz mi co to jest dalej, co on robi? Torba lekarska posiada wszystkie rzeczy potrzebne do operacji chirurgicznej. Chloroform jest środkiem przeciwbólowym, znieczulającym, takim narkoza, tak? Aha, no. To jest forma zastrzyku? No to co, wstrzykujesz jej to, czy co? Czy to jest w tabletkach, płynie? Robię z tym co trzeba. Okej. Okay. To ona tam się jeszcze szamota przez chwilę i odpływa. Krainę wiecznych snów. A to to. I umarła, tak? Tu? Nie, to jest znieczulona. No, co w końcu jest naszym celem? Mamy zabić... Ale wam tylko poradzę, że lepiej nie bądźcie przy niej, jak ona się obudzi. Może ją zwiążmy.
Po co? Ale już damy stanowić najszybciej. No to też nie może. Dobra, to rzućcie sobie ktoś na... Zabawiać? Jak chcecie ją wiązać, to rzućcie sobie na wypatrywanie, czy... Wiesz... Czy po prostu znajdziecie coś, czym można ją związać. Nie, zostawmy ją i powrócimy do Detroit, bo w końcu jechaliśmy do Detroit. Ja wsiadam na... O, no, jechaliście. Tak, ja wsiadam na mój mod, mierzam w stronę Detroit. Nie wszyscy, ja jeszcze tam jestem. No, jesteś, jesteś. Dobra, to i po kolei, co robisz Futu? Podchodzę do leżąc... Czekaj, proszę. Co robisz Futu? Po kolei lecimy. Idę za Rudym, Richardem. Richard, co robisz? Podchodzę do martwego męża tej kobiety, zdzieram z niego ciuchy i robię z niego pasy, żeby związać tymi pasami kobietę. Takie prowizoryczne liny, sznurki, rzemyki, takie tak. Bez sensu. Okej. Okay. Zajmuje ci to jakieś 10 minut, myślę. Okej. Okay. Ile działa ten lek uśmierzający ból? To co najmniej z godzinę. No dobra, nic by. Zależy też jaka to dawka. Mogłeś mi to dać, bo ja mam Kamorskiego, bym zawiązał tak, że odwiązała. To może przyjść i pomóc, hello. No to przychodzę i pomagam. Okej, to razem to zrobicie w 5 minut. Kogoś jeszcze potrzebujecie do pomocy, czy co? No ja czekam, aż skończył. Okej. Dobra, Bolek, co robisz? Podchodzę do chłopaków, do tej kobiety. Przyglądam się chwilę, co oni robią. I zaczynam... przeszukiwać ją. Co zaczynasz przeszukiwać, bo nie usłyszałem. No, kobietę. Okej. Okay. Nic specjalnego nie znajdujesz przy niej oprócz złotej obrączki z wygrawerowanym Jack, z imieniem Jack i jakaś tam data sprzed 15 lat. Dobrze, układam ją do kieszeni i podchodzę teraz do tego mężczyzny. Tak patrzę na Mortimera i mówię, że to jest podłe, co on robi. Kobieta. Złoto! W sumie tak. Nikt powiedział, że... Święte środki. Nie mogę z was. Ja myślałem, że wy pomożecie tej kobiecie, a wy ją jeszcze chcecie zabić. Nie, perfidnią zabiliśmy. Ona nas atakowała. Słuchaj, ja chcę ją związać i na motorze przewieźć do najbliższego miasta, żeby jej tam pomogli. W stanie, kiedy jest uśpiona. A co na przykład na moim motorze, to może się wszystko dziać na miejscu wolenia. Zamiast zgwałcić, zabić i ponownie zgwałcić. To masz żonę. No wiem, ale... No i co z tego? Porównuję Polibusowi, że tak powiem, gdzie na skali zła jesteśmy, tak? Półprzytomną kobietę wieziemy do miasta, gwałcimy, zabijamy, gwałcimy zwłoki. Widzisz? Okej. Okay. Ja wezmę na bagaż. Co ci leciłem? Dobra, to zebraliście te paski i wszystko i co? Co teraz? No i temu facetowi wypada szeleszczący kawałek papieru, co bardzo się zdziwiliście. Wypadło mu coś z kieszeni. To jest papier. Ludzie, znaleźliście kawałek papieru. Sprawdzam. Pamiętacie, co pisało na kluczu? Pisze to samo, Detroit, pisze jakaś tam dziwna ulica i też pisze 72A. Ja. Może to jest mieszkanie, coś takiego. Widzicie, no tam ulica pisze Pomorska, czy jakoś tak. Nie umiecie tego przeczytać, bo to jest takim pismem... Ktoś z was ma kaligrafię? Putu. Na dwa. Kaligrafia? Od kiedy kaligrafia jest podstawowa? Nie za ogólna. Dobra, niech wam będzie. No, Futu rzucaj. Trudny. Futu rzucaj trudny. Ale oferta 5, 13, 5. Dobra, zdałaś.
pisze coś na P, druga litera to jest O. Czytasz dalej? A. Dobrze rzucać? Potoczna. To nie pomorska, a potoczna to jest. Detroit, okej. Okay. Detroit, ulica Potoczna. Dzielnica Polaków. Dobra, wsiadam na moc, zaczynam go odpalać. Ale czyj? Swój czy tego gościa? No swój, a czyj? Okej. Okay. Na jeden z wolnych motorów Mortimerowi wrzucę tą laskę półprzytomną na bagażnik. Do bagażnika czy na bagażnik? A z gościem co zakupiłem? Gdzie koła zabiorę? Co? A gdzie koła włożę? Zostaw te koła. Właśnie, mimo że się dasz tą laskę, jak on nie będzie. Koła, jak będę zobaczymy, to i nawet to nie wrócimy. Ten... Tylko, że nie będziemy mieli czym wrócić. Zniknąć. Bolek, więcej z tobą nie gram, bo ty takie szabry człowieku ty robisz, że masakra. Ale Mortimer dobrze myśli, koła się przydadzą. Kampling dziwko. Jedziemy, nie bierzemy tych koła nas. Tracimy tylko cenny czas. Ta kobieta może się zaraz obudzić i w czasie drogi może na wszystkich zabić. Przytakuję. Związana. Ja wsiadam za mężem. Dobra. Odjeżdżamy. Motorze. I odjeżdżam. Tamten motor, rozumiem, zostawiacie w spokoju, tak? Tak. Ale jest w kawałkach. A jak w kawałkach? Tego nie powiedziałem. Bo Mortimer się do niego dobrał. Tylko kół nie ma. Ale on w końcu tych kół nie wyjął, bo ta baba się na niego rzuciła. No ludzie, wy nie ogarniacie, czy co? Ale i tak nie ma ich gdzie wziąć, bo teraz na bagażniku ma babę. Dobra, niech ja babę. Podchodzę... Ta kobieta... Ta jest na motorze, podchodzę znowu do motocykla, otwieram bak i wlewam całą zawartość. Do czego i gdzie? No wlewam na psek. Okej, straciliście jakieś 5 litrów benzyny. Już tym motorem raczej nie ruszycie. Czyli ty jesteś za nami, już ruszyliśmy. A po co mi rozwalony motor? Tego nie powiedziałem, że jest rozwalony. Powiedziałem tylko, że ma kierownicę we krwi. Ups. Nikt nie pytał się, czy ten motor jest cały, ja czy co. Ja majstrowałem kołach, więc on raczej nie pojedzie. Ty raczej nie zdążyłeś przy tych kołach nic zrobić. Ty się na nie tylko popatrzyłeś. Dobra, mam złe wspomnienia z tymi kołami związanymi. Okej. Okay. Nie chcecie motoru, to nie. To był cały porządny motor, a wy go nie wzięliście. Ej, dziwy łajzy. Jeszcze benzynę z niego wylał. Panie. Dobra. Głupota, głupotą jedziecie w stronę najbliższej wioski, czyli w sumie miasta Detroit. Tak, kiedy dojrzemy do Detroit, ja wszystko zapominam, ponieważ mam miał na nie. Dobra, ale taka akcja, że ty nie panujesz nad swoją chorobą i mistrz gry raczej ci powinien mówić, kiedy objawy masz. Spoko. A dobra, jak tak bardzo chcesz, to możesz. Okej, okay, spoko. Pasuje mi. Nie, znaczy no nie wiem. Nie, no chcesz. Ja widzę, bardzo chcesz. Bo twój... Dobra, no to może. Głupota będzie karana. Tutaj nie ma punktów faty. To możemy tak zrobić. Przykro. Okej, to zapominasz... W tym momencie mam prawo przejąć kontrolę nad twoją postacią. I ty jechałeś tak w środku tej kolumny, nie? I w tym momencie nie wiesz, co się z tobą dzieje i po prostu zawróciłeś, nie? Już widzieliście miasto przed sobą, a ty po prostu zawróciłeś. I jedziesz w zupełnie przeciwnym kierunku, tak? Fuck yeah. Ja go lewam, jadę dalej. Ej, weźcie mu pomóżcie, bo nie chcę prowadzić dwóch sesji. I sobie to pomagać. Ale on nie. Dobra, to lewasz go, jedziesz dalej prosto ze swoją małżonką na tyle. Ataków, jak codziennie leki bierze. Ja tylko się odwracam i nie ruszam ramionami. Jeszcze nie brałem leku. Jeszcze dziennej dawki nie wziął. Ile taki atak trwa? 2 godziny. Ale growe. Tak, growe. Jakieś ile? No to zależy, co będziecie robić i w jakim tempie. Bo jak będziecie jechać przez pół Stanów, to wiesz, szybko to zleci. Wiesz, po prostu przyspieszam czas i tyle.
I oni są na jednym końcu Stanów, a ty na drugim. No i co ty ze mną zrobiłeś? Dobra, no, ja z tobą nic nie zrobiłem, ty ze sobą zrobiłeś. No bo się na to nie pisać. Kocham być mistrzem gry. Zatrzymuję motor. Takim gestem ramienia proszę żonę, żeby zsiadła. Schadzę posłusznie. Zwracam. Jadę za tym frajerem, żeby zajechać mu drogę. Samo? No. Ja tylko sobie dobra, dobra to ze spokojem go doganiasz, bo on jedzie takim, wiesz, żółwim tempiem. Taka przechadzka sobie człowieku po pustyni. Go benzynę tracimy. Chcę, żeby się zatrzymał. No, ty sobie możesz chcieć. Zajeżdżam mu drogę. Droga jest szeroka. On cię wymija. Mu drogę. Jedzie dalej, on cię wymija, człowieku, ma na ciebie wyjebane. Nim zajeżdżam mu drogę. On się tak wkurzył, że stał po prostu na środku drogi i wyciągnął pistolet. I czego ty, człowieku, ode mnie chcesz? Zsiadam z tego samochodu. Jakiego samochodu? Przepraszam, motora. No. Z rękami podniesionymi do góry podchodzę do niego. Strzela do mnie? No, nie, jak widzi, że masz ręce podniesione, to nie, nie ma powodu. Podchodzę do niego... Daj mi w papę. Blisko pod sam motor. Sprzedaję mu lepiej, trzy kroki w tył. W nie zdążysz podejść, on trzy kroki w tył od razu. Mortimer, weź się ogarnij. Co? Jaki Mortimer, człowieku? Mordekaj. Widzicie, są bardziej podobnych imion wciąż, nie? W ogóle cię nie znam. Tak, on, co ja tu kurwa robię? Tak sobie myśli w głowie. Co ja tu kurwa robię? To problem. Ja nie mogę tego mówić. Więc takie. Opuszczam lekko apaszkę. Pokazuję blizny na szyi. On tak patrzy na ciebie. Co mam ci większe dziurki zrobić? Zrozumiem. Podnoszę ręce do góry i znowu podchodzę bliżej. On zsiada z motoru i celuje ci centralnie w główkę. A nie, znaczy, wiesz, tak w tchawicę, jakby chciał ci... Bo on krzyknął, co mam ci większe dziurki zrobić i z głowy przeleciał na tchawicę. Ja tak do niego wyciągam... Znaczy co, strzela już do mnie? On tak popatrzył się na ciebie i chyba tak, wiesz, po prostu cię olał, siadł na motor i pojechał. Ma na ciebie wyjebane, totalnie. On nie wie, co tu robi. Ten facet jest zagubiony na pustyni. Nie wie, co tu robi. On nie wie, jak się nazywa. Nie może wsiąść na motor i odjechać, skoro no, przed nim stoję. Ale może... On cię, człowieku, odpycha normalnie i wsiada na ten motor bez skrupułów. W ogóle nic nie mówiąc. Wytrącam mu broń z ręki. No, nie musisz mu wytrącać broń z ręki, bo on ma broń już schowaną w kaburze. No to w takim razie bijatyka, schodzę z nim do parteru, jak mam go na glebie, to go walę leczniczego plaskacza w ryj. Co na bijatykę? Leczenie. No, czekaj, co ty masz bijatyki? Lekko lepszą zręczność, że tak powiem. Ocenę no, się. Troszeczkę. Troszeczkę, on tak... Czemu ty mnie bijesz, nie? I próbuje cię odepchnąć, nie? Co? Drugi kim ty jesteś, plaskacz. Człowieku? Kim ty, człowieku, jesteś, nie? Tak trzeci jest. Leczniczy plaskacz. Powtórz jeszcze raz. Co? Powtórz. Co robisz? Trzeci leczniczy plaskacz. No, on się już wkurza i zaczyna się szamotać i, wiesz, wyrywać się. Leczniczy plaskacz. Ej, to nic nie da, wiesz o tym? Go tuż po mordzie przez 2 godziny i on się obudzi dopiero po chwili. Z całym czerwonym ryjem. Ta metoda działa, bo już ją próbowaliśmy, więc jadę dalej. Ciekawe. No to tak po 40, no on już jest tak wkurzony, już on omdlewa, człowieku. Zabijasz go. Okay. No zaraz zacznie krwawić. Jak krwawić? Od plaskaczy za tak. Śmiałeś się ze mnie, że zabijam pacjentów. Nie mam dyplomu w medycynie. Pani. Ty, a może masz tak może leczenie chorób albo coś? Nie wiem. Coś? Cosik?
Ja mam leczenie zabrać. Tak, wiesz, Rudy czaskając po mordzie raczej nikogo nie wyleczysz, ale okej. Dobra, słuchaj. To jest medycyna niekonwencjonalna. Zamiast mu powiedzieć, co się dzieje, on mówi, że cię w ogóle nie zna, że nie wie, co tu robi, a ty go leżysz po prostu po mordzie, jak nawalony, jak potuczony. Hello. Powiedzieć właśnie. Chcesz coś powiedzieć, Rudy? Znaczy, czy twoja postać chce coś powiedzieć? Laskaczami. Strasznie cię Bolek zrywa. Halo? Lepiej. Dobra, słuchaj, jeżeli mam go przygwożdżonego do ziemi, nie? Tak. No, i omdlałego faceta na ziemi, którego tłuczysz cały czas po ryju nieustannie. Omdlałego? Tak. Podchodzę mu do toreb i szukam leków. No to znajdujesz tam 7 ampułek tego leku, 7 tabletek. Jak wiesz, w papierku zawinięte. Podchodzę do niego. Jest na tyle jeszcze przytomny, żeby widzieć mnie? No raczej ma teraz przez pierwsze 3-4 godziny będzie miał zaburzenia z koncentracją, bo jednak trochę po głowie dostał. Plaskacz. Leciutko, no. Daję mu do łapy te tablety. No okej, on to przełyka, nie? Ale wiesz, nie widzisz oznak poprawy. Teraz pokazuję mu na motor. No, nie widzisz poprawy, on w sumie tam już zaczyna coś kojarzyć, nie? I w tym momencie odzyskujesz kontrolę nad swoją postacią. Tak, dzięki temu. Co? Tak powiem, że jakby nie on, to już byś był człowiek na drugim końcu stanu w Mississippi. Dziękuję mojemu wybawcy. Dobra, ale zanim podziękujesz mu, trzymasz się za ryjca i nie wiesz, czemu cię boli. Trzymam się za ryjca i nie boli. Pytam się, co zrobił. Może nie co zrobił, a co się stało. No właśnie, co się stało. Z pewnością ci odpowie. Nie lubię. Odsłaniam apaszkę i pokazuję blizny na szyi, po czym wsiadam na motor i jadę w stronę żony. Wsiada mój motor i jadę za nimi. Ja tylko dodam, że już trochę się zniecierpliwiłam na powrót męża. Co on robił przez te półtora godziny? Jakiś randomowych koleś kurił. Migam do żony. No, niech ci będzie, dojeżdżasz już do niej. A czekaj, zanim to, to co Bolek robisz przez te półtora godziny? Nie, jak już do niej podjadę. Cały czas jadę. Gdzie? Detroit. No my do Detroit jechali, nie? A ty już praktycznie pod bramami byliście. To przez półtora godziny człowieku przejechałeś 500 metrów? Czekam pod bramą. Nie wiem. Nie znasz mojego rybka. Bym pchał ten motor. Don't worry. Czuję diesel. Się trzęsie na tym, że ja musiałem go ciągnąć. Nie chcę ci mówić, ale ta kobieta się tak jakby przebudza. Ups. Zatrzymuj. Okej, stoję już, motor jest zatrzymany, czy jeszcze... Ona tak... Dobra, odwracam się do tej kobiety. Bo ma zawiązanego ryjca. Dodaję sztukę. I tak to z tym swoim w łeb. Takie w łeb. Ona właśnie siedzi na motorze i właśnie z tego motoru upadła. Jest związaną kobietą. Sama sobie winna. Dobra. Wóz. Ale trafiłem ja. Na tym motorze, ona była przerzucona przez niego jak worek kartofli. Ty, bo ona mi się w koło jeszcze wiewie. Pamiętajcie, że ona ma złamaną rękę. I przestrzelony bok. I praktycznie się wykrwawia. No właśnie. Taki mały szczególika cieszy, nie? Dobra. Dobra, nie, zatrzymuję. Mocz stoi. Więc zerkam na siedzenie. Czy ci nie upaćkała? No, widzę krew. Pełno krwi. I... No, i takie...
kopa centralnie w zad. No, ta kobieta i człowieku z bólu mdleje. A my nie jesteśmy przy tym. To co? Nie, bo on stoi pod murami, a wy stoicie 500 metrów dalej. Widzicie tylko, że jakiś facet kopie kobietę leżącą na ziemi. No to ja takiej odległości nie wiedzę, to kobieta. To ktoś kogoś kopie. Chyba widzą cię z odległości 500 metrów. No w sumie tak. Postać, tak, ale kobieta a ja co? Jest a ja co? Prawie bez ubrania. No to raczej nie... Bolek, tak mi się coś zdaje, że masz chyba pierwsze symptomy paranoi. Może? Tak, deczkę. Ja sobie połyknę leki. I chcesz ją chyba zabić, tą kobietę. Ja chyba też. To sobie łykamy, co? No, to muszę sobie wyknąć. Się domyślić. Muszę sobie wyknąć. Jak strażnicy z tego miasta, sprzed bramy, widzą, że ty chcesz, człowieku, że ty butujesz leżącą, związaną kobietę, koło niej jest pełno krwi, podbiegają do ciebie, rzucają cię na ziemię i zaczynają ci robić to samo, co dokładnie ty jej robiłeś. Więc ja zaczynam krzyczeć, ludzie, ona próbowała mnie wcześniej zabić. Dostajesz, człowieku, tak po ryju, jesteś już taki siny, zbutowało cię dwóch koksów stojących przy bramie. Dostawałeś butami, glanami, z kolby, ze wszystkiego. A co ze mną? Rzuć sobie Bolek na odporność na ból. Bardzo trudny. No, chyba niestety. Chyba mdlejesz. Wy to widzicie z odległości 500 metrów, czy jedziecie w tamtym kierunku, bo nie wiem, co tak naprawdę robicie. Richardzie, to co, jedziemy do nich, czy poczekamy, jeszcze wszystko się skończy? Widzicie, oni skuwają Bolasa i go ciągną po prostu. Motor jeden z nich zabiera, tą kobietę próbują pomóc jej, odwiązują ją, nie? Próbują ją odwiązać, ale jakoś im to nie idzie. Richard informuje, nie, chyba musisz mnie poduczyć pierwszej pomocy, bo leczenie lecznicze plaskacze przestają działać. A jedziemy zobaczyć, co się dzieje. No to ja przytakuję głową i wsiadamy, znaczy ja wsiadam na motor. Ja jak od początku potężam. Chce ktoś jeszcze paranoję? Albo tam, nie wiem, chce ktoś znowu amnezję? Nie, dziękuję. A wziąłeś leki? Leki! Czekaj, zatrzymuję. Nie no, wiesz, Rudy ci dał jedną tabletę. Wziął, ale nie pamięta, czy brał. Właśnie, właśnie. No w sumie. No to my jedziemy tam pod... Ty, ale jak weźmiesz drugą tabletę, to chyba przedawkujesz. Właśnie, tak myślę. Ale ty tego nie wiesz, że ty już brałeś dzisiaj. No to jedziemy, dojeżdżamy, nie no, podbuchnij się nie. Nie no, dojeżdżacie, ten facet już... Ja jadę dalej Detroit. Bo macie 500 metrów do Detroit. No, to trochę czasu. No to jedziecie przez 3 godziny. Coś tak czuję, że go nie przeżyję. Coś czujesz, że budzisz się przywiązany do stołu przed wielkim facetem. Takie zasadnicze pytanie. Mam ubranie? Masz ubranie, ale budzisz się przed wielkim, czarnym, dwumetrowym, 120-kilowym facetem. Uśmiechnij się. Mam pytanie. Czuję coś... Czy wyczuwam przedmioty w kieszeniach, czy jest ciężkie ubranie takie? Jedynie co czujesz, to ból. We wszystkich zakątkach ciała. No ale my chyba widzieliśmy, gdzie on pojechał z tymi stróżami, tak? Oni zamknęli bramę. I widzieliście tylko, że z kuli. I jak podjeżdżacie, to widzicie, że ten facet próbuje nieudolnie coś... Jeden z tych gości próbuje nieudolnie odwiązać tą kobietę. Zaraz wylatuje z bramy dwóch medyków. Takich, wiesz, białych kitlach, nie? Nie wiecie, skąd w Detroit wzięli w ogóle lekarzy, nie? Ja tak się przyglądam i patrzę, co oni robią i co widzę. Widzisz, że próbują odwiązać tą kobietę, jeden z nich wyciąga nóż i rozcina to wszystko. No dalej, czy sobie dobrze z nią radzą, bo w razie czego zawsze bym mogła pomóc, wtedy bym zyskał ich poparcie. No, wiesz, oni są lekarzami wykwalifikowanymi. W sumie też. Przejechać przez bramę tak, żeby nie zwracać na siebie uwagi ani tej kobiety, ani tych medyków, takie wiesz, nas tu nie ma, myk, myk, myk.
Serio chcecie zrobić to Bulkowi, Mortimerowi, który chciał ukraść najpierw tak. koła, później wylał bak z pełnego motoru. Tak, bo ja z perfidnym hamem, bo biegł. Później przed 10 metrów przed bramą zaczął kopać kobietę, która lekko mu zasypiła krwią. Ja mam żonę na utrzymaniu, nie mogę tak się narażać życiowo. Okej, okay, pasuje. Dobra. Ja tu chcę to zrobić. Dobra, nie, cicho, dobra. W tym momencie odzywają się moje szamańskie zdolności. W tym momencie twoje szamańskie zdolności zostają przerwane przez uderzenie pięścią w brzuch i odsłonięcie ci twarzy i facet pyta się coś za jeden. Ty gnoju. To się dzieje w mojej głowie, to się dzieje w mojej głowie, nie... Ale człowieku, ból ci na to nie pozwoli. Przeczytaj sobie w podręczniku, co to jest szaman. On jak jest w transie, nie kojarzy, nie wie co się dzieje, możesz go lać ile wezie. On jest w transie. Okej, okay, dobra. No, więc w tym momencie wykorzystuję swoją umiejętność telepatia jastrzębia i kontaktuję się ze swoim jastrzębie. Wydaje mi się, że się z nim... Który jest 300 km od ciebie? No, nie każe mu wracać do mnie. A co, my przyjechaliśmy w bramy Detroit, czy przez bramy czego? Detroit. No, wy chyba jedziecie... Nie wiem, co wy w sumie jeszcze robicie, bo na razie jest... U was jest stop klatka, przechodzimy do Mortimera, który został zbutowany i medytuje. Możesz mnie poinformować, czy mój jastrząb wyruszył? No, powiedzmy, że tak, ale raczej chyba nie zdąży przejechać przez 300 km. Ale nie, niech tylko ruszy i do mnie leci. Tak. Okej, okay, to leci do ciebie. I to wszystko, co robię. Okej, okay, to u ciebie jest stop klatka, przechodzimy do naszej pary. Widzicie, że... No, ja do naszej trójcy. Myk obok tych medyków i wjeżdżam przez bramę. Tak, ja robię dokładnie to samo i pierwsze, gdzie idę, to na jakąś ławeczkę. Niestety nie przejeżdżacie przez bramę i zatrzymuje was patrol na bramie, pytają się, coście za jedni, widzieliście, co się stało? Czemu nawet się nie zatrzymaliście spytać, co się stało? Ja patrzę i widzę, że nic o tym nie wiem. Ja robię wielkie oczy. Czemu nie próbowaliście pomóc? Wiecie, że to jest karalne? Nie, ale widzę, że tam tych dwóch medyków świetnie sobie przy tej dziewczynie radzi, także nie mamy w czym pomagać. Wy coście za jedni, skąd żeście przyjechali? Mam nadzieję, że nie mamy zdolności medycznych. No, jeden z nich przyuważył torbę lekarską na bagażniku jednego z motorów. No co ty gadasz? Przecież się tam trochę się znam, niby na medycynie, ale w porównaniu do tutejszych lekarzy, to nie chcę po prostu zakłócać. Coście za jedni. No, przerywa ci tak do perfidnie w pół zdania, coście za jedni. Skąd przyjeżdżacie? Jestem Emilia Victoria Williams, a to jest mój małżonek Richard Joseph Williams. I przybywamy z posterunku. Z kolei jestem Morgaj i swojego nazwiska nie. Naprawdę chcesz znowu wszystko zapomnieć? Nie, ja od początku gry nie mam swojego nazwiska. Aha, okej, okay, spoko. Dobra, to ten jeden ze strażników cię tak... Wychodzi tam, widzicie, że wychodzi jakiś tam mechanik, cały poprawny smarza i przybija ci piątkę, znasz tego faceta, nie? Kiedyś razem robiliście, bo ty też jesteś z Detroit, nie? Tak, jestem z Detroit. Kogo to moje szanowne oczka widzą tutaj? Pamiętasz, że on się jakoś Jack, Johnny nazywał, nie? Nie. Znaczy, kojarzysz tego gościa, ale nie pamiętasz dokładnie jego imienia. Mam gościa z widzenia, ale imienia nie pamiętam, tak. Proszę go, aby mi się przedstawił, żeby to trochę bardziej rozjaśniło. Polezja. On tak, Mordekaj, człowieku, kupę lat! Gdzie żeś się połętał?
Nie wiem, nie pamiętam od kiedy wyruszyłem z Detroit. Dopadła mnie amnezja. Ach, jakby pamiętam te piękne czasy, gdy razem ścigaliśmy się na torach. Wtedy było tak fajne. Pamiętasz, jak raz przebiłem ci oponę? Tak wiesz, taki szyderczy uśmiech na jego gębie. I ty zaczynasz sobie przypominać, że ścigałeś się z nim na jednym torze i on przebił ci oponę i raczej nie za bardzo go lubisz. Mam takie pewne przebłysk do ciebie. Tak, pamiętasz, że wtedy miałeś, byłeś na wygranej pozycji, ale on ci to zabrał po prostu. Przebił ci oponę w samochodzie i wiesz, nie wygrałeś, nie miałeś pierwszego miejsca. Tak, a teraz proszę cię odejść. Nie! Przecież twój przyjaciel, powinniście się zaprzyjaźnić, może nas zaprosi do środka. No dobra, zrobię to tak. Mógłbyś mi zagwarantować wyjście i moim przyjaciołom do środka? Tja! Tylko nie róbcie, pamiętasz zasady, jakie panują w tym mieście? Tak, oczywiście pamiętamy. Ja nie. I tak on spogląda na ciebie. Ładniutka jesteś. Mam męża. Patrzę na niego mrożącym spojrzeniem. Ja również. On tak kiwa głową do ciebie, tak wiesz. Tak ma na ciebie wyjebane, krótko mówiąc. Ja przyglądam się śmiechem całej sytuacji. On tak... Ja może bym ciebie tylko zaprosił. A mogę rzucić sobie na zastraszanie? Co mu powiesz? Nic mu nie powiem, po prostu słuchaj, na niego słuchaj, tak, mam kolegę Mordimera. Mam kolegę Mordimera. Nie, o. Nie mamy żadnych kolegów. Mam kolegę Mordimera. Nie będę... Nie będę go kłamał. Mam kolegę Mordimera, on siedzi za pobicie pewnej babki. No nie wiem gdzie siedzi. Wy przejechaliście tylko przez bramę, więc strażnicy to usłyszeli, od razu was otoczyli kordonem. O Boże! Mordimer! Ty głupku. I huram. I widzicie, na wieżyczce wychodzi jakiś gościu, pyta się... mówi, wydaje rozkaz, żeby mierzyć do was i pyta się, czemu zrobiliście tej kobiecie, no? Ale my nic jej nie zrobiliśmy. Podnoszę ręce. Podnoszę ręce. Również podnoszę ręce i krzyczę. Widzicie, że ten twój przyjaciel został wypchany za tego kordonu. Krzyczę do nich, że nic nie zrobiliśmy tej kobiecie, to wszystko Mordimer zrobił. My jesteśmy za twojego przyjmi, ale nie braliśmy w tym udziału. Ja krzyczę. Spotkaliśmy tą kobietę na pustyni raz z jej mężem, lecz jej mąż był bardzo mocno poharatany. W którym miejscu dokładnie? No na pustyni, jak mam ci wskazać? Proszę pana, jak mam pan w którym kierunku? Pamiętaj, że to jest wojskowy jakiś, nie? 500 metrów od Detroit, mniej więcej. 500 metrów to wystaliście przed bramą. A wyjechaliście jeszcze z godzinka. Ty to się lepiej nie odzywaj, bo tylko pokażę sytuację. Póki co ja wszystko załatwię. No, jakżeś się tak na niego darła, to ktoś ci tak, wiesz, kolbą podniósł brodę, żebyś się patrzyła na tego gościa. Przepraszam? Patrzę na tego gościa mrożącym wzrokiem. Chcesz dostać kolbą w brzuch? Może od 30 typa? Chcesz zostać potraktowany tak jak wasz przyjaciel Mordimer? Ja dla bezpieczeństwa trzymam swoją kaburę z pistoletem na wszelki wypadek. Bo cię zastrzelał, ręce podnosz do góry. Czyli kierujesz rękę w stronę tak. Kieszeni, tak? Tak. Zostajesz natychmiastowo obalony na ziemi i skuty. Au. Troszkę cię to boli. Pytam się strażników, dlaczego z mnie skuli i to, co jest tego powodem. Dostajesz w ryj i zostajesz wyciągnięty. Także. I gdzieś cię ciągną. Ja mówię. Zatkali ci usta, zakneblowali. To ja mu. Mi czy jemu? Jemu. I to ja mu. Ten gościu dalej się drze, co żeście zrobili tej kobiecie? Przecież ona była w stanie krytycznej. Co z moim jastrzębiem? Jest 300 km od ciebie, pasuje? Ile strażników jest dookoła nas? Ej, a z 15? Ale on leciał, więc nie jest co? 300. Z 15. Cholerny świat. Dobra, migam. Ten jastrząb do mnie jest 300 nadal? A gdzie oni mnie doprowadzili?
oni zauważyli, że dziwne znaki pokazujesz, jakbyś był opętany, nie? I zaraz cię skuwają i twoją przyjaciółkę też. Znaczy twoją żonę. Żonę. A jeszcze mnie nie zakorunowali. Jak się czekajcie, nie. mam wszystko wyjaśnić, dajcie nam tylko dojść do słowa. Ten gościu schodzi na dół, staje przed tobą i mów. No więc tak. Tak, jeszcze mu się coś cisło na język, ale nie powiedział w końcu tego. A więc mów. Jechaliśmy przez pustynię, gdy nagle spotkaliśmy kobietę, która wyglądała żałośnie, płakała, jęczała, krzyczała pomocy i podjechaliśmy do nich i wtedy ujrzeliśmy, że leży obok jakiś mężczyzna i jest w krytycznym stanie. Wtedy kobieta mówi, że to jej mąż i żebyśmy jej pomogli. Jej jako jakaś tam medyczka mu pomagam, jednak jego stan jest na tyle krytyczny, że nie udaje mi się jej pomóc. Ona wpada szał i zaczyna nas atakować. Wtedy używamy chlorofremu czy tam czegoś do usypiania i próbujemy ją przewieźć do Detroit, aby tutejsi lekarze jej pomogli dojść do zdrowia. Jednak ona po obudzeniu zaczęła się motać i pewnie to sprowokowało Mortimera do takiego, a nie innego zachowania. On tak spogląda na ciebie, Rudy, i drze się do ciebie. Teraz ty mów, jak to było. Przepraszam, że się wtrącę, jednak mój małżonek nie może... No, próbuję cię chyba przytkać. Wyciągam rękę do góry, chwytam za... Jesteś skuty. Ale skuty całkowicie? No, masz ręce za plecami, jesteś skuty w kajdanki, nie? Jakimiś sznurkami cię poplątali. Podnoszę brodę tak wysoko, żeby widział blizny na gardzieli. On tak bierze, ty masz jakąś arafatkę na szyi, czy co? Tak, taką apaszkę. No to on bierze tak, ściąga, odkneblowuje ciebie futu i pyta się, co z nim? Został poważnie ranny podczas jednej ze swoich misji, ja mu uratowałam życie i się pobraliśmy. Ten facet spogląda na ciebie w takim perfidnym fakie i takim krótkim, wiesz, tak palcem pokazuje, że mają was, nie wiem, wtrącić gdzieś do więzienia i coś w tym guście, no i wciągnęli was do więzienia. Wciągnęli was do więzienia i zaczęli was przeszukiwać, zostawili was w samych portkach i futu jeszcze w bluzce. Bo jednak jakiś tam szacunek do kobiety mają. Jakiś tam. Nie mówiąc o tym, że wpadłem w berserkera, gdyby jej coś zrobili. A coś okay. Znajdują? Ale przeszukali was, wyciągli wam broń, noże, wszystko. Nawet zabrali tą złotą obrączkę Bolkowi. Was wsadzili do takiego normalnego więzienia. Waszego przyjaciela jedną celę dalej i przechodzimy do Mortimera. Mortimer, ty wychodzisz ze swojego stanu? Nie. Prowadzę duchową strasznie ci ścina, co jest z tą człowiekiem? Moim jastrzębi. Bo dobra, twój jastrząb przyleci gdzieś za 2-3 godziny. Ale prowadzę duchową rozmowę z moim jastrzębiem. Tak o telepatię jakby. Intymna sprawa. Pytam go się, gdzie jest. Ej, jesteś w Detroit, twój jastrząb jest w Appalachach. Jak myślisz, ile on będzie leciał? To jest człowieku poprzekonny, znaczy nie poprzekonny, tylko po długości stanu. Przed chwilą był 2 godziny drogi stąd. Właśnie, mieliśmy się wznaje. Przed chwilą, właśnie, czyli ma jeszcze 2 godziny, czyli ma jeszcze godzinę 50. Ale zawsze jako szaman mogę prowadzić to duchowe z każdym stworzeniem. Dobra, dobra. Wybudzasz się z tego, czy nie? Szamanem. Okej, wybudzasz się, czy nie? Więc pytam się, gdzie on jest, żeby... Daleko. On jest nie twój zasrany interes. To co widzisz? Co widzisz? Piasek. Pośpiesz się. I wybudzam się w tym momencie z transu. Tym, bo wybudzasz się z transu, bo facet plusknął na ciebie wiadrem wody.
i w tym momencie dostajesz strzała w brzuch i pytasz się, czemu zrobił, i pyta się taki, wiesz, wielki goryl, czarny, dwumetrowy, dlaczego zrobiłeś to tej kobiecie, nie? Taki, wiesz. I widzisz, że kilku typa mierzy ci w głowę. Co się dzieje? Weź... Daj mi porozmawiać dowódca. On chyba się jednak nie przekonał i cię czasnął w ryj jeszcze mocniej niż przedtem. Człowieku, ty jesteś w więzieniu, a ty chcesz gadać z dowódcą? Pożałujesz! No co mam ci powiedzieć? Nie żyjesz. Dostajesz strzał w głowę. Dowcip polega, że to jest... Rudy, musiałem po prostu, przepraszam cię, Rudy, musiałem. Uznam, że nie ma sensu, ale strupa. Twój ja wstrząt mentalnie próbował się z tobą połączyć i zginął też. Zabił szlachetnego szamana. Szlachetnego szamana, który pyskował w więzieniu. Znaczy, no chciałbym zwrócić uwagę na ten cytat, który jest dokładnym cytatem z mojej sesji, gdzie tak samo powiedział w reakcji na moją głupotę, że mistrz gry. Ja odgrywałem wariata, więc no miałem prawo się tak zachowywać. Rudy, ale... Rudy, słabo cię słychać. No to, bo to generalnie cytat z sesji, w której jakieś brałem udział i dokładnie tak samo było, tak? Ja zrobiłem coś mega głupiego, a mistrz gry mówi, no co mam ci powiedzieć? Nie żyjesz. No, nie miałem innego wyboru, no Boże. No, a co z nami? No, a wy jesteście w więzieniu dalej. Już jestem, wiem też. A jestem... Przychodzi po was jakieś 10 typa i wyprowadzają was z tego więzienia na jakąś salę przesłuchań większą. No to dajcie się po prostu prowadzić. A kogo wyprowadzają? Bo ja byłem tam, wiesz. Was wszystkich. A, dobra. Nie opieram się, że tak powiem. Nie, no, normalnie cię prowadzą. Nie żeby cię jakoś ciągnęli, tylko normalnie cię prowadzą do jakiegoś dowódcy. Widzicie tego faceta, z którym przedtem rozmawialiście? Tak, każe wam usiąść przy stole, sam siada naprzeciwko was. I pyta się, jeszcze raz powoli powiedz mi, co się tam dokładnie stało. Otóż, jechaliśmy na motocyklach przez pustynię. Zauważyliśmy kobietę, która wyglądała tragicznie. Wołała o pomoc. Co się tam stało? No więc mówię, gdy zajechaliśmy, ujrzeliśmy okropny widok. Natomiast jej mąż był w okropnym stanie. Przewrócił się z motocyklem, ale był w takim tragicznym stanie, że nawet ja z moimi umiejętnościami medycznymi nie byłam w stanie pomóc jakkolwiek. Po prostu żywy trup. Jak do tego doszło? Nie wiem. Kobieta była w tak rozpłakanym stanie, że nie mogliśmy o nim żadnej wyciągnąć informacji. A gdy dowiedziała się o jego śmierci, popadła jeszcze gorszą rozpacz oraz szaleństwo. Co wtedy zrobiliście? Czemu ta kobieta była przywieziona do nas, była tak zmasakrowana? Ona ma przestrzelony bok, złamane kilka kości, złamaną rękę. Czy ja mam wolne ręce? Bo nie, no jak was posadzili, to wam normalnie odwiązali ręce. No. Tylko, że wiesz, stoi za wami 10 typa i do was celuje. Także nie polecam nic innego robić, żadnych głupstw. Mikam. No, dostała ataku. Facet już tak, wiesz, normalnie na ciebie patrzy, bo wie, że nie możesz mówić, nie? Ja tylko wyjaśnię, że mój małżonek jeszcze raz, że... On się już wiemy to. No, dziękuję. No więc dostała ataku paniki. Próbowaliśmy jej pomóc, ale ona się tak rzucała, że broń sama wystrzeliła. Jak broń może sama wystrzelić? No, rozumiem, broń może się sama zaciąć, ale wystrzelić w tych czasach? Nie rozumiem, jak to się stało. Ja nie mam pojęcia, byśmy wszyscy zestresowani. Tak, broń sama wystrzeliła, nie mieliśmy na to wpływu. Ona się tak rzucała, byśmy tak spięci. Nie odzywaj się, mówię prawdę. Piekła. Dostajesz kolbą w brzuch? Ja? Nie, ten, który mówi, że kłamiesz. Czyli wasz przyjaciel, kochany. Ja dostałem po ryju. Nie, kolbą w brzuch. Chyba ci przestawił kilka żeber. Oj tam. Więc podaliśmy jej... Jak
Facet spogląda na ciebie, jedna mówi. Tak wiesz, totalny reżim. No więc podaliśmy jej chloroform i zawiązaliśmy ją, żeby przywieźć do najbliższego miasta, no a tym miastem, no miejscowości jakiejkolwiek, a tą miejscowością okazało się Detroit. A język. Detroit. Dziękuję. Ale podróż nam się przedłużyła z pewnych przyczyn. Jakich przyczyn? Mów wszystko, to wiesz. Nasz kolega, którego właśnie potraktowaliście niedelikatnie, dostał ataku swojej choroby i zaczął się dziwnie zachowywać, co nam przeszkodziło w przywiezieniu kobiety na czas. Tak, jak powiedziałaś choroby, oni odsunęli go od was i przywiązali do tego, do krzesła. A ja mogę mu coś mówić? No, jak podniesiesz paluszek, ale raczej wiesz. Ciężko ci będzie, ale mów jak chcesz. Chcieliśmy... No, dobra, niech mówi pierwsza futu. Tylko ja ci mówię, radzę ci tylko mówić to zdecydowanie i szybko, zanim coś ci zrobią. Dobra. Zresztą ataku swojej choroby amnezji zaczął się dziwnie zachowywać, próbowaliśmy mu pomóc. Co wkrótce, po półtorej godzinie poskutkowało. I niestety... On tak się patrzy na niego i czemu on ma taki czerwony ryj? Jakby był burakiem. Powiem wam tyle, że tutaj mąż oto tej pani niekonwencjonalną medycynę. Ale po prostu taką karnację. Lecznicy plaskacze. Patrzę się na ciebie i spytaj się go, czemu to zrobił. No, słyszę normalnie. No, ale on tego nie wie. Migam. Mój mąż mówi, że nie jest głuchy i że wszystko słyszy, co się dzieje na sali rozpraw. Jakiej sali rozpraw? To zwykłe przesłuchanie. Dobra, to przesłuchanie. Polimus, czy ktoś na sali ma język migowy? Szczerze wątpisz w to. Nie. Prawdziwa wiadomość, którą Futu otrzymał ode mnie. Nie jestem głuchy. Dobra, to jak rzuć, to czekaj. Jest 10% szansa. Jak rzucę na K100 mniej niż 10, to znaczy, że jedna osoba ma przynajmniej język migowy. A, niestety nie. Tak więc, no dlaczego uczyniłeś to Richardzie? Ty rozumiem, migasz dalej, tak? Mój mąż powiedział, że żeby się otrząsnął, chciał mu pomóc, ale to pewnie zaledwie było 2 czy 3 plaskacza, po prostu on ma pewnie coś, no nie wiem, może... Ale on ma cały czerwony ryj, jakby mu czołg po nim przejechał. No może ma taką karnację, no nie wiem, no to na pewno nie było nic... Odwiązują mu jedną rękę i kładą ją na blat i widzi, że ta ręka jest blada. Migam dalej. Musiał go w ten sposób obezwładnić, żeby podać mu leki. No nie wiem, nie było mnie przy tym. Nie chcę kłamać, bo przy tym nie było. On bił mnie, żeby wcisnąć leki na amnezję, ale rozumiem to, bo to było dla mojego dobra, więc nie musicie się tym przejmować. No to... No więc gdy już zaczęliśmy wracać, zobaczyliśmy, że... Mortimer tak nazywa się ten, który uważam, że nie powinien tak się zachować, ale zachował się jak zachował, no i... I tak kopał. Widzisz, facet tak wskazuje na okno za sobą i widzisz, podnosi się taka żaluzja i zauważasz taki placek na takim wielkim stole. I to jest postawione pionowo, nie? I widzisz taki placek z głowy. Czy to on? Takim no. Szyderczym uśmiechem. Trudno rozpoznać. Ciężko poznać bez twarzy. Ja mu już nie pomogę, no ale no ciężko go rozpoznać. Ale... No, nie wiem. On raczej nie chciał z nami rozmawiać. Beznamiętnie wzruszam ramionami. Okej. Okay. Deal with it. W tym momencie co robicie? No bo... ja się pytam jeszcze. Co z tą kobietą? Czy ona żyje? Jak się mniewa? Jest już mniej więcej w stanie stabilnym i widzisz, że jeden z gości przynosi
i stawia na ten stół, przy którym siedzicie, czarną skrzynkę. Taką dupną, czarną... Nie, to nie skrzynka, to jest skrzynia. Taka metr na metr, przynajmniej. Poznaję, w wysokości 50 cm. I pyta was się, co to jest? Czarna skrzynka? Tego nie widziałem. Nie wiem, co to jest. I obok jeden ze strażników rzuca kartkę, w której jest zawinięty ten klucz. Jednak go znaleźć. I pyta się jeszcze raz, co to jest? Więc... jest to klucz, który znaleźliśmy. I kartka, którą znaleźliśmy. Nie, nie, nie. To Mordimer. To należy do tej kobiety, która... Czy wy ją okraliście? Nie. Widzicie, nie. Że... Mordimer ją okradł. I czujecie, każdy na swoim karku czuje spluwkę. Nie, ona, jak powiedziałam, że spróbuję dratować jej męża, wręczyła mi to. Ja nie chciałam tego przyjąć, jednak to zdobienie na klucz... Przerywa ci i mówi, sprawdzimy to. I wiesz, tak próbuje się do otwarcia tej skrzynki. Odsuwam się. Ja też. Siedzicie na krzesłach. No i tak celują wam w główkę. I celują wam w główkę. I słyszycie okrzyk, siedzieć. Tylko się delikatnie odchylam. Ja siedzę w ten sposób. Ten facet pokazuje tak, żeby ręką, żeby stonowali trochę i opuszczają broń. Pyta was się jeszcze raz, co to jest? Mam to otworzyć? Nie mam pojęcia, nie pamiętam, co jest w tej skrzynce, ale może to być klucz, który znaleźliśmy. Co akurat wiemy, bo wyciągliśmy to z naszej skrzynki. Mój mąż chce przekazać, że jako zabójca maszyn sugeruje kontrolowane środowisko, to może być Pandora. No to widzicie, podchodzi dwóch facetów, zabiera tą skrzynkę, zabiera was, wychodzicie na pustynię, wkładają was do kabaryny, na waszą trójkę i w kabarynie jedziecie jakieś z pół godziny. Ta skrzynka stoi na środku, także możecie ją kopnąć, nie? Ale stoi jeszcze przy was jakiś trzech typów. Z bronią w ręku. Jesteście w tej kabarynie przykuci, niestety. Miguję Richardowi. Co robisz? Miguję Richardowi. Tak sobie migamy. Ale jesteście przykuci. A. To mówiłem. My się rozumiemy bez słów, do bezmigów także. No. Małżeństwo pijacz. Okej, niech wam będzie. Dojeżdżacie, wsadzają was do budy. Widzicie jakiegoś... jest tam, nie wiecie co, jakieś plastikowe szyby są. Jesteście w takim budynku. I jest to środek pustyni. Opisać wam dokładnie krajobraz? Co no, widzicie? Pustynia jak pustynia pewnie. Widzicie piasek, piasek i piasek. Ogólnie. I o, na środku widzicie faceta ubranego tak dość masywnie, dość dużo ma na sobie. Jakiegoś pełno jakiegoś żelazła i mgówien. Jakieś gumowe rękawiczki, jakiś hełm. Przesłane jakąś... I wygląda to na takiego, wiecie, sapera, nie? Rozkuli na środku już? Stoi ta czarna skrzynia. Rozkuli mnie już? No tak, raczej was jakoś musieli doprowadzić, nie? To migam. Co migasz? Tam jest przy was dalej ten dowódca, nie? I on tak... Co on chce nam przekazać? Mówi, że panowie popełniają błąd otwierać to coś, tą skrzynkę, kiedy zabójca maszyn no, jest w pobliżu i może to rozbroić. Mi się przyda. Bardzo grzecznie sugeruje. On tak spogląda na to. Mamy od tego ludzi. Tak spogląda na was i mamy od tego ludzi. No i
porządku, ja tylko przekazuję to, co sugeruje mój mąż. Dziękujemy za pani propozycję. Tak, wiesz, spogląda tak trochę... tak jakby... chciałbym coś zrobić, ale nie mógł, bo ma jakieś rozkazy od wyższej osoby, nie? Migam z takim pytaniem, bo to... Mój mąż się pyta, to w jakim celu tutaj przybyliśmy, czy możemy się jakoś przydać? Na razie macie patrzeć. My idziemy teraz... Ekshibicjonista! My idziemy teraz jakiegoś tam, jakiegoś budynku, tak? W pustyni? No wy jesteście w budynku takim, wiecie, przeszklonym, nie wiecie jakiś... Nie wiecie, co to jest w ogóle za materiał, bo to szkło na pewno nie jest. Więc ja spluwam szyć. Migam do Richarda. No. No, co migasz? No zamigał mu, żeby się wyrażał, on migał, wybacz kochanie, to się więcej nie powtórzy. Tak, tak więc co dalej następuje? Widzicie, facet macha ręką z rozkazem otwarcia tego pudełka. Odsuwam się. No wy stoicie przy szybie jakieś 50 metrów od tego. Bezpiecznej strefy. To co się dzieje jest za szybą, tak? No tak, on jest 50 metrów od was. Wy stoicie w budynku. Dosyć dobrze opancerzonym, przynajmniej lepiej niż taka baryna. Wszyscy ludzie są w środku i ten gościu też jest w środku. Patrzę na to wszystko z nieba. Jak ten gościu wydał rozkaz otworzenia tego, ten jeden bierze takie wielkie szczypce, przecina tą kłódkę, co tam była, otwiera to i widzicie coś, fuj, strasznie bardzo dziwnego. Skakuje po prostu pajac i zaczyna lecieć muzyka. Ten facet, człowieku, przewrócił się na ziemi i zaczął płakać ze śmiechu. Nie wiem, się boję, zaczynam się śmiać. Ale to spalma. Wiecie, taki zwykły pajac z cyrku. Śmieje się w głowie. Ale to spalma. Ten facet tak patrzy na was. Co to kurwa ma być? Żarty sobie stroicie? No, wie pan, to miał być celu bezpieczeństwa. Ja z szyderczym uśmiechem stwierdzam, po co ten cały cyrk? Cyrk to jest człowieku na środku tej pustyni. O co chodzi? Bo już nawet klauna mają. Tak, dokładnie. Kiedy nas wypuścicie? Tak spogląda was ktoś jeszcze w stronę tego dziadostwa? No ja cały czas patrzę. Ja cały czas się temu przyglądam. No ten facet nie wiedział co przy tym stał, nie wiedział co po prostu z tym zrobić. I po prostu załamał się psychicznie ten gościu, bo pierwszy raz coś takiego widzi, takiego trolla perfidnego. Ale oprócz tego trolla zaczął się wydobywać coś dziwnego, jakoś dym się zaczął wydobywać z tej puszki. Dziękuję, proszę państwa, dziękuję, zabójca maszyn się kłania. W tym momencie, korzystając z mojej zdolności, słaby punkt, sprawdzam, czy jest to maszyna Molocha i jeśli tak, to wszystkie jej słabe punkty poproszę. To nie jest maszyna Molocha, niestety. To jest zwykły gaz, jak świeca dymna. Coś w tym guście. Tylko, że widzicie, że ten facet zaczyna się zwijać tam z bólu, a nie ze śmiechu. No ja sobie siedzę bezpiecznie za plexiglasem. Tylko, że to się bardzo szybko rozprzestrzenia. Ci połowa tych gości zaczęła uciekać. Są wszyscy w panice. Pieprzamy. No to no, uciekamy we dwójkę, tak? Ten facet wydaje rozkaz. Wszyscy do kabaryny! Do kabaryny! I tak wrzuca was praktycznie i odjeżdżacie z piskiem opod w stronę Detroit. I ten facet, wiecie, ten facet nie kieruje, tylko wsiadł z wami do kabaryny. Każdy dostał strzała od, wiecie, z kolby i pyta się, co to jest? Nie mam pojęcia. Nie. Znaleźliśmy przy tej babce. Patrzę na niego z takim wyrazem, you're fucking kidding me. Ale już skuci przynajmniej nie jesteście w tej kabarynie z powrotem, jak wracacie. Nie zdążę chyba skuć. To mógłbym poprosić pistolet z jebojem do popełnienia wiadomej rzeczy. Słyszycie zarąbisty wybuch.
W tym momencie chciałbym zakończyć sesję. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję.